Witajcie! Wczoraj nagrałem filmik, a właściwie nie filmik, a sam głos, dlatego że coś mi się w kamerze poprzestawiało, nie zauważyłem tego. Na tym wyświetlaczu miałem cały obraz i tak dalej, ale nagrał się tylko głos. A szkoda, bo był fajny filmik dotyczący renowacji zegarów do 60-tki. Ale no trudno, pokażę Wam w każdym razie teraz, o co tu chodzi. Tu już jest zegar zrobiony, działający. Wszystko jest jak trzeba, widzicie, polski zegar Ursus KFM, ale to już jest zegar z lat 90., bo mamy tutaj napis RP, Rzeczpospolita Polska, natomiast nie jest to zegar jeszcze z PRL-u, bo te z PRL-u różnią się tym, że one mają tutaj z przodu nie RP, a PRL. Taka jest różnica, niemniej jednak jest to zegar oryginalny, ten co trzeba. Także zamontowany, bardzo się cieszę. Przyszli wczoraj też chłopaki, no szkoda po prostu, bo byłby fajny filmik, tam pokażę Wam, jak to wygląda, nagranie samego głosu. Skrzynka zamontowana, przykręcony podest, w środku akumulator podłączony, tutaj plus na razie leży, minus już przykręcony tutaj, nie będzie przeszkadzał. Parę jeszcze takich duperelek, tu się po prostu wezmę jeszcze za tą kostkę. Tutaj znalazłem taki kątownik, proszę ja Was, tutaj go przykręcę w tym miejscu i do tego kątownika może tą skrzynkę po prostu na tą czy puszkę na ten rozdzielacz. Także to zrobię. Alternator, zobaczcie, podłączony. Tutaj jeszcze nie wiem, właśnie tutaj był kolega Andrzej i mówi, że on nie wie, czy to ten ma być, ten zielony tutaj na tą małą śrubkę, czy ten brązowy, bo nie jest to zaznaczone. Przy czerwonym byłoby dużo łatwiej. Tutaj kabel dodatkowy, który idzie od tego do rozrusznika tutaj w tym miejscu. Tutaj małe to jest, to nie wiadomo, te tutaj, aha, ten fioletowy, on idzie jeszcze, słuchajcie, ja go tutaj na razie założę, on idzie właśnie do czujnika oleju, o, a te pozostałe to są prawdopodobnie właśnie kable od prądnicy i teraz po prostu ja je jakoś tutaj zawinę, jeden w tą, drugi w tą, trzeci w tamtą, po prostu owinę taśmą, nie będzie śladu, tu je podwieszę, o, jakoś to tam się poukłada, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie przeszkadzało, tu nic się nie pałętało, ale to wszystko będzie tu jakoś tam porobione, tak żeby było dobrze, nie wiem, no wymyślę to, poukładam w kamerze, tu już jest najważniejszy alternator, zobaczymy, czy on sprawny jest, bo no nie wiem, czy jest sprawny, ale wszystko wskazuje na to, że jest ok, zobaczymy. No i co, i właściwie dzisiaj, aha, jeszcze jedno, znalazłem właśnie czujnik od hamulców, ten z tymi wsuwkami, więc nie musiałem, po prostu wymieniłem tylko ten czujnik i wszystko jest dobrze. Jeden miałem taki, a jeszcze kilka mam z tymi okrągłymi tutaj styczkami, nie wiem jak to się nazywają, te takie wtyczki, styczki czy coś tam. No i co, i właściwie, mógłbym zamontować już właściwie kierownicę. Bo jeszcze tego zegara tutaj, obrotomierza nie mam, ale jeszcze muszę trytytkami tutaj poprzyciągać tą instalację tutaj do kolumny kierowniczej, żeby to mi nie latało, tamte kable, żeby to było jakoś, miało ręce i nogi. Co jeszcze tutaj? Te kable, które są od podświetlenia właśnie, muszę też sprawdzić co i jak, bo one tutaj są, o widzicie, tu jest cały pęczek i ten pęczek jest być od tego trójwskaźnika. Tylko ja go muszę to sprawdzić. O, tu jest czarny z zielonym i on na pewno jest, no właśnie, a tu jeszcze jest, słuchajcie, ten, jak on się nazywa, do kierunków, przerywacz kierunkowskazów i też muszę zobaczyć, który to jest i wiecie co, i chyba pojadę zobaczyć tą żółtą 60-tkę, bo będę miał tutaj inaczej kłopot. Aha, i widać, zobaczcie, tutaj mam ten zegar przykręcony, ale jeszcze jest jedna rzecz, która mnie tutaj mocno zastanawia i chyba okaże się, że ta wiązka jest właśnie do tego trójwskaźnika, bo tu jeszcze są właśnie kable i muszę pojechać i tam porobić zdjęcia. Także robi się mała wycieczka, ale to nic nie szkodzi. To jeśli chodzi o tutaj te prace wykonane wczoraj. Skrzynka przykręcona, słuchajcie, od spodu tutaj do tych prowadnic, które są, na których skrzynka stoi.
O, maszcie, tu jeszcze klucz mi wpadł. O, 17. I tamtą skrzynkę też będę musiał nawiercić od spodu i to zrobić. Ale to tyle i jeszcze Wam pokażę, bo miałem właśnie z tymi zegarami, a propos, tam mi ktoś z widzów zarzucił, że czego ja się czepiam po prostu i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no czepiam się, bo to jest po prostu no widzicie, zegar wygląda podobnie, bo absolutnie nie tak samo, ale wygląda podobnie bardzo do ursusowskiego. Jest tutaj piękna literka T, nie wiem co ona ma oznaczać po prostu, żadnych symboli, nic. To jest zegar z 60 tej żółtej. Nowiutki właściwie zegar jakiego, zobaczcie, jeszcze ciśnienie oleju nawet nie było podłączone i kapilara, wszystko fajnie, a ja jeżdżę, słuchajcie, jakiś czas i nie wiem czemu kapilara, po prostu czemu ten czujnik temperatury mi nie pokazuje. Wymontowałem zegar, byliśmy z Andrzejem i z Robertem i mówią, no kurczę, wygląda na to, że to jest dobre, wzięli zapalniczkę, podgrzali końcówkę i co się okazuje, on wskazuje temperaturę, ale dlaczego nie wskazuje w ciągniku? Ano dlatego, że ta końcówka kapilary jest za krótka, przynajmniej o 2 cm. Ona nie dochodzi tam do kolektora wodnego i nie jest w stanie pokazać temperatury. I teraz powiedzcie mi, po co robić taki? Teraz mi się po prostu, czego ja się czepiam, że ja nie chcę, że ja chcę tylko oryginalne, bo chcę tylko oryginalne, to ma działać. Więc on jest teoretycznie dobry, tylko tyle, że osiedło nie nadaje. To tyle, przepraszam Was za to, że się uniosłem po prostu, ale już mam tak dosyć tych części po prostu, którymi nas karmią, że to jest przerażające. No, druga sprawa jeszcze a propos po prostu tych ciągników, po prostu wszystkich, które nie są Ursusem, może powiedzmy, czy nie są ciągnikami, które mają służyć rolnikowi, to oglądałem film na kanale Agromazury. Bardzo porządny kanał, polecam Wam po prostu, choć nikt mnie o to nie prosił, ale oglądałem parę filmów i naprawdę świetne filmy facet robi. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i okazuje się, słuchajcie, że ma jakiś zachodni ciągnik po prostu i pękł mu kolektor. Kolektor mu pękł, oglądałem ten film, to jest chyba przedwczoraj, czy jakoś, czy wczoraj ten film. No i słuchajcie, wyszło na to, że kolektor wydechowy kosztuje 5000 zł. Czyli kosztuje po prostu więcej, niż ja dałem za tą 60. I teraz powiedzcie mi, na co komu taki sprzęt? Co to znaczy, żeby w porządnej maszynie za ileś tam 10 tysięcy, czy nawet 100 tysięcy pęka kolektor? To jest po prostu żart. To nie może tak być. I dlatego po prostu mówię, Ursus to jest najlepsza maszyna na świecie. Dlatego, że on Was nigdy nie zawiedzie. Dlatego, że części są tanie. I dlatego, że wszystko możecie sami zrobić. To jest ciągnik dla rolnika. A przy tych innych maszynach po prostu ja nie będę specjalnie wymieniał marek, ale wiecie o co mi chodzi. To ja nie mówię, że wszystkie maszyny na świecie są do kitu, tylko po prostu chcę powiedzieć, na czym to polega. To jest ciągnik, który służy rolnikowi. Pozostałe te maszyny, po prostu, gdzie części ich są bardzo drogie, bądź też rolnik nie jest w stanie wykonać po prostu sam naprawy, to rolnik służy maszynie. I taka relacja mi bardzo nie odpowiada, stąd ta 60 i Ursusy w ogóle, ogólnie, prawda? Oczywiście tam mogę śmiało jeszcze po prostu powiedzieć też dużo, dużo dobrych rzeczy o Zetorach, na przykład w tym przypadku 25, prawda? Bo z tymi mam do czynienia i też to są znakomite ciągniki, po prostu choć naprawdę wiekowe, bo już ponad czy około 70-letnie. Ale w każdym razie to jest to. Także porównajcie sobie po prostu, co byście chcieli mieć. 60 czy kolektor do zachodniego ciągnika? No, odpowiedź jest chyba prosta. To tyle tylko takiej dygresji po prostu odnośnie sprzętów i tej chińszczyzny całej po prostu w tych zegarach. Cieszę się bardzo, że udało mi się po prostu tutaj naprawić ten zegar, wymienić go, wstawić i jest świetnie oryginalny zegar, patrzcie. Przy czym to jest, mówię, lata 90, bo już po przemianie ustrojowej, natomiast w 60 mam drugi zegar, którego zrobiłem, tak samo naprawiłem. I tamten jest z PRL-u. Tam jest właśnie te literki PRL. Jedziemy zobaczyć. No, jesteśmy przy żółtej. I teraz zobaczmy, jak to się tutaj przedstawia. Słuchajcie. Do zegara obrotomierza podchodzi tylko jeden kabel, z tego co widzę. Ale on i tak jest niepodłączony. Tutaj jest od tej kontrolki, ona jest niewtyknięta.
czyli reszta kabli wszystkie podchodzą pod ten trójwskaźnik. Ja tutaj potem zobaczę, ale jeszcze, o tu widzę, fajnie będzie wszystko widać. Czarny i czerwony jest pod światła długie. Tutaj brązowy i ten, to jest pod alternator. Dwa fioletowe pod ciśnienie oleju. O, zobaczcie, tu jest jeszcze jedna ta. Nie wiem, gdzie ona ma być. No i tu jeszcze. Ale to już nie widzę, nie zobaczę. Chociaż żółty, zielony pod przerywacz kierunkowskazów. No to chyba byłoby na tyle. I całkiem elegancko. Szczęść Boże, gospodarzu. No i teraz w każdym razie już wiem, jak to podłączyć. Także będzie można wrócić i podziałać. No, pokażę Wam jeszcze tutaj ten zegar, o którym właśnie wcześniej wspominałem. Też elegancki, wyremontowany. Widzicie tutaj PRL jest napis. TS27 i jeszcze napis Agroma. Zobaczcie, jakie piękna rzecz. I to też właśnie ten zegar naprawiłem. No szkoda, że w tamtym filmie to się nie udało tego zrobić. Znaczy, film się nie nagrał, nagrał się tylko głos, ale w każdym razie mam oryginalne dwa trójwskaźniki, które są sprawne. Tam nie jest przekładane z tych chińskich, po prostu z tego badziewia, tylko z tych, co trzeba, po prostu tak ten. I to, co mówiłem o kapilarze właśnie. Tu są w tym zegarze, są te długie kapilary, mniej więcej 4-5 cm, tak na oko mogę stwierdzić. Natomiast tamta, ta chińska, z tą literą T nieszczęsną, to ona jest 2-centymetrowa, więc po prostu to się nie nadaje absolutnie do niczego. No, także po prostu pamiętajcie, że jeżeli już kupujemy, to te polskie, one są dobre na pewno. Natomiast tych takich wynalazków to zdecydowanie odradzam, bo sam się przekonałem. Nowy zegar, słuchajcie, i w ogóle nie wskazuje temperatury, a mało tego, tam widzieliście, że jak odpalałem ciągnik, to za każdym razem tam grzebałem pod spodem, żeby zrobić styk, żeby ta kontrolka się po prostu świeciła. No nie o to chodzi, nie? Dobra. To tyle, także pamiętajcie, jakość się liczy. No, jedziemy, słuchajcie, zobaczyć jeszcze na pole. Zielsko jak wylazło i czy wylazło. No i słuchajcie, przy okazji trafił mi się taki, że tak powiem, pomysł. Zrodził się mianowicie sposób na to też, że niekoniecznie będę musiał wyjeżdżać do roboty za granicę, ale to jest po prostu na razie projekt. Chciałbym się dowiedzieć od Was a propos wapna, stosowania wapna po prostu, bo taka rzecz się, że tak powiem, trafiła. Co z tym wapnem? Po prostu mogę sprzedawać wapno takie do rolnicze. Czy Wy byście byli po prostu ewentualnie chętni na coś takiego? Wszystkie badania, wszystko jest jak trzeba, dopuszczone do rolnictwa. Nie ma certyfikatów ekologicznych, ale jest to, bo to nie jest takie proste uzyskać certyfikat ekologiczny, natomiast jest dopuszczone rolniczo. Także może w ten sposób byśmy coś, na przykład byście mi pomogli, że kupując, powiedzmy, to wapno, ja już bym coś tam po prostu zaczął myśleć o tutaj, powiedzmy, o pozostaniu w kraju. Byłoby bardzo, bardzo super, jakby się to udało zrobić. Także proszę Was tutaj o takie wyrażenie swojej opinii na ten temat, jeśli chodzi o co o tym myślicie. O kurczak. Ale zarosło. Tu trzeba troszeczkę przyspieszyć, żebym przeleciał przez to błoto, co jest. O, i się udało przelecieć. No tu wyjedziemy trochę na łąkę. O, i tu już jest bezpiecznie. No i idziemy zobaczyć,
co tu się dzieje, słuchajcie, co się dzieje na polu. O, tutaj ta gryka powychodziła, widać, ale ona też, no, miejscami. Tutaj wyszła taki plac, tam, no słabo strasznie, słuchajcie, tam widzę, tam na końcu też na horyzoncie widzę, to powyłaziło. Ojeju. No i co teraz mam zrobić? Nie wiem, tu na przykład nic nie wyszło. Ja tam zauważyłem, słuchajcie, że mam jeszcze jeden film dla was do przekazania. Z ręcznego siewu gryki, tylko że to jest jeszcze tą starą kamerą, to nie wiem, czy będziecie chcieli to oglądać. No tutaj nic nie wyszło, no jak to możliwe? A ziarno? Ziarno jest. I suche. Czemu to nie wyszło? Tu też jest ziarno, to widzę, wszystko po prostu to jest, ale... Ale tu nie wzeszło. A tu jakoś się to... Tutaj jest gryka. To ona może zadusi te chwaściory. Damy jej tutaj troszeczkę, niech ona sobie porośnie. Tutaj tą nawłoć mam nadzieję, że też ona ją przykryje. Chociaż tutaj, kurczę blade, czyżby orkan trzeba było uruchomić? O, widzicie tą biedronkę? To jest azjatyckie badziewie. Tępić to trzeba. Szkodnik straszny. O, i zobaczcie, tutaj z kolei na przykład sama nawłoć i tutaj gryka się nie przebiła. Ojeju, tutaj jest ładnie, ale też po prostu takie są place, gdzie nie powychodziła, nie wiem czemu. Tutaj było bardzo dużo wsiane i tu, kurczę, ale nawłoć to przykryła, ta jest nawłoć straszna rzeczy. Ale ona jest jeszcze, ta nawłoć, słuchajcie, taka, to nie wiem jak ona rośnie, musiałbym się coś trochę od niej poczytać, bo jeżeli po prostu ona, po urwaniu jej czubka na przykład, ona się zatrzymuje, to byłoby fajnie, bo może być po prostu tak, że ona już górą nie pójdzie, tylko gdzieś od ziemi musi odbijać od nowa, to trzeba się przekonać o tym. Nie wiem, czy wy wiecie, jak ona się zachowuje? Napiszcie w komentarzach, proszę, bo jestem ciekawy. Jeżeli tak, to po prostu ja bym przejechał orkanem, na tyle wysoko bym go ustawił, żebym to ściął po prostu wszystko. I wtedy byłaby inna rozmowa co do tego. No tu gryka, widzę, wychodzi. No, tu jest mokro, tu jest wilgotno, po prostu to ona tutaj powyłazi. Ale też nie ma łatwo wśród tego, co tu się dzieje. Ojejujeju, no. Pokrzywy dobre, to można by pozbierać, na herbatę ususzyć, no. Póki teraz są jeszcze takie młode. Ale no nie mam czasu na wszystko. Idę robić tą czerwoną 60-tkę. Dzisiaj taki trochę różny film, a to przez to, że ten właśnie wczorajszy mi się, słuchajcie, nie nagrała wizja, tylko sam głos. I przez to ten, no tutaj nic nie wyszło, offset jest, trawa jest, pewnie pesz też. Ja tam jeszcze, no jest pesz, no. No i co, i ta nawłoć nieszczęsna. No, jesteśmy na drugiej części pola. Tu, słuchajcie, gorczyca wychodzi fajnie dosyć. Zobaczcie, nawet jest czysto, w miarę czysto, także fajnie. Tam tylko, tam widzicie po prawej stronie taka pustynia, plac po prostu i to jest... Z tym nic nie zrobię, czyli znaczy w tym sensie nic nie zrobię, że będę musiał, słuchajcie, znowu kto kogoś niesie. Będę musiał co zrobić? Będę musiał, słuchajcie, sypnąć tam specjalnych takich środków, oczywiście ekologicznych, to nawet bez dwóch zdań, do tego, żeby tą ziemię wzbogacić. I z tej pustyni da się zrobić ziemię uprawną i ja to wam pokażę, jak to będę robił. Ale to jeszcze chwila, zwierzyna łazi, po prostu ślady widzę. Tu zobaczmy tą część gorczycy, no tutaj to bardzo ładnie wyszło, tu fajnie, podoba mi się. Tu oczywiście ta nawłoć wszechobecna, niestety. Niestety to ona po prostu tutaj rośnie i teraz tak, jeżeli mam tą gorczycę, widzę, no nawłoć, zobaczcie jakie to dziadostwo jest, przecież to ma już pół metra.
Ale to jest w tym wszystkim dobre. Ja muszę się tylko was poradzić, co tu zrobić. Ewentualnie gdzieś pojadę jeszcze do wezmę tutaj takiego, może Jacka. Jacka by zabrał tutaj na pole. I słuchajcie, jeżeli okaże się, że ten temat właśnie z orkanem, żebym go ustawił, powiedzmy, na tą wysokość, jeżeli tutaj mamy gorczycę, tak, a zobaczcie, tu jest taka dosyć niska na Włoci, ja bym to ustawił, ten orkan, w ten sposób, gorczycy nic nie zrobię, a tu wszystko skoszę na tej wysokości i to po prostu pozwoli na to, żeby na Włoci się zatrzymała, a w tym czasie mam nadzieję, że gorczyca ją po prostu przegoni. To byłoby rewelacja. To jest tylko taki pomysł na szybko, bo nie wiem po prostu jak to wygląda. No tu wszędzie wszystko fajnie, widzę, rośnie, ale na Włoć niestety jest i nie wiem, co tu zrobić. Plonu z tego chyba nie będzie. I to będzie można potraktować po prostu wyłącznie jako przedplon, poplon, międzyplon po prostu, czy coś takiego, ale to zobaczymy. Bo w planach, słuchajcie, jest wysiew na jesień orkiszu, ale wiecie, jak to jest z tymi planami. No niestety one się po prostu zmieniają. Tutaj miało być co innego wyszło. Ślady jelenie, widzę, tutaj grasują, buszują i nic się nie boją. Także coś tutaj jest. No i zobaczymy w każdym razie, jak to wyjdzie. Dobra, wracamy do czerwonej 60-tki. I podłączymy zegary do końca prawidłowo, jak należy. Ale tutaj fajnie cieszy, że ta gorczyca jest w dużo lepszym stanie, jak ta z tamtej strony pola. No słuchajcie, okazuje się, że nie da rady tego odczepić. Tutaj trochę próbowałem tłuc młotkiem, przecinakiem, żeby to no nie złamać, nie pękło po prostu, ale żeby się trochę ruszyło, a on po prostu, nie wiem, czy wbity jest tak na siłę, czy jak to po prostu, to, czy tu sprasowali go jakoś, no nie wiem, ale na szczęście znalazłem, słuchajcie, kolektor wydechowy, tą drugą część, tą fajkę i po prostu zmienię cały komplet i będzie ten tłumik, co trzeba, także będzie już zaraz inaczej wyglądało. I zabieramy się do roboty. O. I tutaj 17 podejdę, czy nie podejdę, idę po przedłużkę, bo ale tłumik już lata, muszę go trzymać. Gdzie to jest? O! Zobaczymy, może się da już ręką odkręcić. Uszczelka jest ładna cała, więc zostaje. Na szczęście nie trzeba będzie jechać po taką uszczelkę. Teraz przykręcimy najpierw to kolanko. Gdzie co, ja to jeszcze oczyszczę szczotą. A ten kolektor gdzieś w jakimś zatorze kiedyś miałem. Ale więcej wam nic nie powiem, bo po prostu nie pamiętam, w którym zatorze. Znaczy w sensie w 25, bo to takie zatory mam. I tylko tam to mogło być. I ktoś tam coś właśnie pomontował, jakieś takie redukcje spawania tam było po prostu, ale na szczęście to kolanko było całe. I mówię, a zostawię, może się kiedyś przyda. No i patrzcie, jak znalazł. O! Dwa. Trzyma się. Trzyma się. Teraz idziemy, co, po trzynastkę, nie? I 13 jest jednak, bardzo dobrze. Jedną wystarczy chyba, co? I teraz go tylko porządnie osadzić. O, i jest osadzony. Teraz, żeby było równo. No. I dokręcić.
rusza się trochę, a nie powinien, ale spaść chyba nie spadnie, co? Och ty. A jak będzie tutaj za bardzo coś nie halo, to kupimy nową i będzie dobrze. No, to już jest ładny, prosty tłumik, oryginalny, tak jak trzeba. I już, to mamy zrobione. Przydałoby się tutaj te kable, teraz tymi kablami się zająć. No to spróbujemy. No to odkręcimy ten zegar, ten panel tutaj na wierzchu. No, to tyle z dzisiejszej akcji dotyczącej elektryki. Trochę tutaj po prostu porobiłem, a resztę dowiecie się w kolejnej części. Nie dam je rady wszystkiego zrobić w jeden dzień, ale staram się ile mogę. Dobra, to tyle. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć! I'ma go get it.